Szczecin kapitanat, Szczecin kapitanat, kajak wędkarski Moskwa TV, prosi. Czaszka wybi, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Tutaj mamy jeszcze Marka. Wrzucam raz w jedno miejsce, bo to jest... Dobrze jest, jakby na rynku było kilka gazet. 1,5 litra? Raczej tak, raczej. Spadamy z 4:50. Trochę za szybko. Ale no, córka mnie przywiozła. Bo wczoraj była dzika imprezka, także... Zero snu, ludzie, zero snu. Lecimy na rybomanie. Tomasz koło, miałem 36. No. O, odjasną. Kawę parzę. Słuchajcie. Dobra, dojechałeś. Co ty o tym sądzisz? Zachowaliśmy odpowiedni odstęp, nie? Tak dla bezpieczeństwa, nie? Nicko mówi, sama się nie cicho. Nie, słuchajcie. Z takimi kryzolami jeździć to jest po prostu, ja nie wiem jak na tym PKP w ogóle wychodzi na zero, nie? PKP wychodzi na zero na czymś takim, czy nie? Dopłacałem do interesu, nie? Nie, teraz już cicho, Michu, cio. To jest wyprawa życia po prostu, nie? To był taki wesoły autobus. A jeszcze powrót nas czeka, nie. 3, 2, 1, nie było nadzieja. Całe życie z wariatami, nie? Ale zapachniało, same atraktory i kulki proteinowe. Nie było na tyle. A ja tak myślałem, co tu tak cicho? Dobra, a słuchaj, przynęty, jaką mają wyporność? Taką neutralną czy bardziej? Neutralną. To jest na przykład przynęta tutaj, nawet ci to prezentuje. Tak, pływająca. Wrzucę, ona gdzieś sobie nurkuje i powolutku wraca, nie? Tak. Nie wiem, czy będzie widać, ale właśnie. I ona delikatnie wraca, nie? To jest takie bardzo zbliżone do organizmów żywych, jakie są w wodzie, nie? Bo słyszałem, wiesz co, że robią czeburaszkę nieco cięższą, ale dają gumę, która ma wyporność. Wiesz, ona się podnosi bardziej, też, nie? No, konie to jest dobre. Arek, miałeś tutaj być, a ciebie nie ma. Na stanowisku wiadomości wędkarskich, no nie ma ciebie, trudno. Ponoć masz tu przyjść, także Arek z Tuchola.net z małżonką. Będzie, miejmy nadzieję. Dojdziemy do nich za chwilę. Jak znam życie, to nasi skorzystali z tamtych schodów i wewnątrz są na antresoli, nie? Mistrzowie, po prostu mistrzowie. Słuchajcie, jeździć ze Władek tym pociągiem to jest... To jest doświadczenie. Czego są te ciężarki? Ołów? A jaka? Ołów. I one są czymś powlekane. To pewnie ze względów na ekologię. Tak myślę. Coraz częściej, wiecie, są ciężarki inne, nie ołowiowe. Narzekaliście, że w sobotę było full ludzi? Chyba dzisiaj jest mniej. Tak jak sobie tutaj patrzę, nie ma tragedii, natomiast no, jesteśmy dopiero pół godziny od otwarcia. Choć z drugiej strony powinno być teraz właśnie najwięcej tych ludków, nie? Jesteśmy w tej chyba centralnej strefie, zobaczcie, gdzie mamy te wywiady. Zobaczymy, może uda nam się na jednym wywiadzie być. To trochę posiedzimy i posłuchamy. Nie jesteśmy jakąś ogromną firmą, nie robimy tego w tysiącach jako sztuk, dlatego jesteśmy też otwarci dla każdego, że każdy może u nas zamówić nawet od jednej sztuki, a nie trzeba zamawiać, nie wiem, nakładu jakoś tam, że 10 i ktoś łaskawie włączy maszynę, czy coś w tym stylu. Potwierdzam to, co on mówi. No dobra, słuchajcie, odeszłem tylko chwilę od Stefanowa Fishing i jesteśmy na scenie głównej, koło mnie nasza wyroczna Helena Depczyk. Helena, jak ty to robisz, że zawsze wiesz, gdzie jest ząg? Nie wiem, po prostu trafiam. No. A wiecie co, tak się wracam u Stefanowa, patrzę, a tam Rafał stoi normalnie, jak na niego patrzę, to załamka, nie? Witam, bo wiecie, znacie Rafała, jak on się pojawia w kadrze, to zawsze ja mam później ciężko do noszenia, a jesteś w Poznaniu i przyjechałem pociągiem, nie?
No i co dzisiaj przygotowałeś? Nie będzie ciężko. Mam coś dla Michała na podkładkę Jula. Przecież widzowie nie zjedzą, że to czyste. Na zdrówko, na zdrówko. Czysty alkoholizm będzie. Dobra, ale co to jest? To jest podwójna moc. Ja! Cześć! No, ciśniemy. A Helena tylko patrzy i się chichla, nie? Jak zawsze. Dobra, ale sobie, to jest litrowe? Półtora. Półtora litra? Raczej tak, raczej. Nie wyżyłem, Michał. Nie wyżyłem. Słuchajcie, to na jakieś pata debaty zostawimy, nie? No, nie, nie, niekoniecznie. Może być nawet dzisiaj rozpoczęte. Zamierzasz coś dzisiaj kupić? Właśnie coś tam, żeby wystartować na schodach właśnie sandaczowo, coś tam jakieś bułki, nie? Aha, takie podsandacze. Związane z zawodami. Rafał też podsandacza? Ja myślę, że też, ale i Arka Kubale odwiedzę na stoisku. Byłem, nie było ich. Nie było? Nie było, ponoć mają przyjść, ale znowuż nie będą długo, więc trzeba się strzelić. Nie wiem, czy się strzeli. Rozumiem, ale pokręcę się, na pewno coś w oko wpadnie i zakupię. No i porządnie wygląda, nie? Zobacz, jaki przystojny, nie? Gdzieś kurczę, nie? Ej, kurde. Idź, Stefanow ci też powie, że dobrze wygląda. Idź. Bo mi tak powiedział. Jeszcze trochę i nam surfcastingowcom też zabroniono ołów łowić i będziemy łowić na beton. Ale jak się to weźmie, wiecie, to nie, ołów bym powiedział dwa razy cięższy. Może przy karpiach, wiecie, to zarzucimy, ale... Ja sobie nie wyobrażam takim ciężarkiem, nie wiem, 130-gramowym rzucaczem betonowym. Chyba daleko nie zarzucimy. Kulki, kulki, wszędzie kulki. Jak w najkrótszym czasie obłowić jak największą ilość wody, jak najwięcej hektarów. Sam to wyginasz? Tak. Nie, ja podziwiam, słuchajcie, takich ludzi, którzy robią wszystko, a tym bardziej podziwiam ich drugą połówkę. Jak ty to wytrzymujesz? Daję radę. Dajesz radę. Nie ma chłopa w domu od rana do nocy i po prostu jest spokój. Tak, jest spokój. Tu jest Suzuki za 2100, a tu jest Qualia za 1200. Czekamy, aż tam się kolejka skończy. Tutaj Piotrek z Kutna. Piotrek, ponoć oglądasz też Morską TV. Tak. Bo tak przyszedł, zaczepił po kapeluszu. Najbardziej maltretuje swojego syna. Dwuletniego, od rana do wieczora. Ja cię kręcę. To jest w ogóle znęcanie się, nie? Ty wiesz o tym, to podlega pod paragrafy, nie? Niech się uczy od małego. No dobra, ale bo pytałeś się o dorsze. Dorsze łowić nie będzie można. Ty wysprzedajesz sprzęt, czy jednak idzie się za granicę? Będę jeździł za granicę. Za granicę. No jest to jakieś rozwiązanie, nie? Norwegia może. No. Dobra, to znamy kolor i to nam musi wystarczyć. Dziękujemy bardzo. To ja dziękuję, nie? Tyle informacji, dobra. Dobra, okej, lecimy dalej. Tak, czasza dymi. Czaszka dymi, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. No i tutaj mamy jeszcze Marka. Marek, taka rybomania przydatne, takie spotkanie tutaj? No, przede wszystkim spotkanie z klientami, których znam tylko z transakcji. Mogliśmy uściskać się, wymienić doświadczenia. Każdy powiedział, jaka przynęta u nich chodzi kolorystycznie. Starałem się zapamiętać, co w Wielkopolsce i tak dalej, bo czasami ludzie proszą o dobór według moich doświadczeń, więc to, co się dowiedziałem, to dla mnie jest naprawdę cenna wiedza. Jakbyś poobcinał połowę nóżek, to już więcej ci da. Tak. Bo mniejszy opór, nie? To was mówię. Ja tu mówię z pierwszego odpadu. Jeżeli nic nie weźmie, to zwijam, rzucam jeszcze raz na przykład, nie? Ja taką technikę nie robię, nawet nie podbijam, nie czekam, nie podbijam, czekam. Rzucam raz w jedno miejsce, bo to jest niewielka odległość, 7 metrów. No to jak wpadnie z reguły, jak wzdręka weźmie, chwilę czekam, szukam jakieś płotki, raz delikatnie podbiję na 1/4 obrotu. Nic nie ma, to sobie powoli zwijam. Słuchajcie, dawno się tyle nie nagadałem, naprawdę z każdym zagadać to się po prostu tutaj nie da, to by trzeba było tydzień co najmniej być. Naprawdę bardzo dużo różnych ciekawych przynęty, nawet są zobaczcie, tak, to ogromne, a to jeszcze nie są te największe. Nie, no naprawdę, jest tego naprawdę bardzo dużo, jestem pod mega wrażeniem za każdym razem jak tutaj jestem, ale odnoszę wrażenie, że ten rynek karpiowy u nas w Polsce albo jest taki ogromny, o czym ja do końca nie wiem, albo tam jest największy hajs.
bo tych wystawców, którzy tutaj są, którzy mają właśnie te kulki, zobaczcie, na każdym kroku mamy full tego. Bym powiedział, więcej jest tutaj karpiowych wystawek niż takich typowo spinningowych. Ja jestem w szoku, nie? Jestem w szoku i dobra, jeszcze tam mamy drugą halę. Tutaj idę, a widzę chłopaki, wszyscy na wdechu, zobaczcie. Zacznij oddychać. O, proszę, szutku, by normalnie umarli przeze mnie. Komary nad wodą, no kolega mówi, że od nazwiska, nie? No to, to jeszcze by było wybaczone, bo tak to komary to... Ale są samice. Samice? Trzeba pamiętać, tak, samice. Nawet różne aparaty gębowe mają. Aha. Samce mają sącoliżący, a komarzyce sącokujący. Dobra, czyli my boimy się komarzyc, a to są komary i komary są okej. Komary są okej, słuchajcie, pamiętajcie. Pozdrawiamy. I lecimy dalej, słuchajcie, ja mam wrażenie, że teraz już wejdę w ten łącznik, bo to się nie da, tego tutaj wszystkiego jest za dużo. No patrz, znowu do mnie machają. Dobra, później wejdę w łącznik. Nie, mamy tylko na paczkę. No, na paczkę. Taka paczka kosztuje 22 zł. Jakie cenie przepał? Fluorokarbon 10 zł. Dobra, słuchajcie, okej, bo się znowu kolejka zrobiła, a tym razem udarka. Nie ma co, już normalnie zamykam oczy, jak do mnie będą machać, to nie, idziemy do tego łącznika i spadamy. Całkiem zapomniałem, że miałem się spiknąć jeszcze z Arkiem. Jest! Wreszcie oni są! No masakra, słuchajcie, ja tutaj chyba 5 razy zaglądałem i was nie było. Tak? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Ja nie wiem. Nie wiem. Musiało być przed 11. No tak? Byłem o 10, o 11, o 12. No dobra, na 11 się spóźniliśmy. To 11.30. To nie jest ta słynna punktualność moznańska, niestety. Ale to jest kwestia tego, że ja już jestem napływowym pomorzaninem. Aha. Zawróciłeś nie wiem, spóźniają się na Kaszubach, Michał? Nie, wcale. Muszę popracować. Założę mikrofon i robimy wywiad. Na piaskach byłem łowić troć. Zerwałem sobie zestaw typu bombarda i muszę wrócić. Bardzo fajnie tam na piaskach się dzieje. Ale zerwałeś na troci? Nie, niestety zerwałem, bo zerwałem. Dzisiaj jesteśmy gościnnie na wiadomościach wędkarskich na stanowisku. I co tam w ogóle słychać, jeżeli chodzi o gazety? Jak ten rynek gazet? Chyba ciężki temat, co? To jest taka półprawda powtarzana. Mhm. Gdyby był ciężki, to gazety by nie było. Był ciężki 2 lata temu, jak ceny papieru poszły w górę. W tej chwili ceny papieru się ustabilizowały, idą w dół i gazety, które przeżyły kryzys, teraz kwitną. Mhm. Ja uważam, że jest w tej chwili wzrost, jeżeli chodzi o prasę papierową w wędkarstwie. No została jedna duża gazeta, więc mogę mówić o swojej. Tak. Mamy większe zainteresowanie i reklamodawców, i czytelników, także my się mamy dobrze, bardzo dobrze. No. I bardzo chętnych dzieci do nas przychodzą, szkółki, mamy materiały szkoleniowe, mamy materiały specjalistyczne, wszystkie dyscypliny wędkarstwa. To jest jedyna duża gazeta ogólnopolska, która przetrwała kryzys. Dobrze jest, jakby na rynku było kilka gazet, bo konkurencja powoduje jakby takie polepszenie jakości. Jedni drugim siedzą na karku i wszyscy się starają. No my się staramy, ja prowadzę gazety wędkarskie już ćwierć wieku i jakby staranie się o jakość to jest jakby priorytet w gazecie, więc staramy się przede wszystkim, żeby były materiały wartościowe, mamy wartościowych autorów, to są zarówno mistrzowie w różnych dyscyplinach, trenerzy kadry piszą do nas, ale też ludzie, praktycy z terenu, czyli przewodnicy wędkarscy. No, proszę bardzo, to są przewodnicy wędkarscy, to jest znany globtroter, prawda, znani sumiarze z każdej dyscypliny. Także dbamy o to, bo gazeta się opiera na praktykach, na autorach, żeby autorzy byli specjalistami. Nie celebrytami, lecz specjalistami. Okej, ciśniemy na dalszy pawilon. To była 5, teraz na 6. W końcu się udało wyjść stamtąd. Zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj jest spokojniej. Marina. A tam mamy duże akwarium. Jeżeli nie próbowaliście do tej pory łowić na doma, zachęcam. Jestem przekonany, że przekona was do siebie. Strzał nieziemski, ale to. Bez napędu, słuchajcie, powaga, na morze nie kupujcie. 8 km, jak na łowisko płynę. Godzina 10,
Okej. Ale to słabo pedałujesz, musisz szybciej. Nie, nie, nie da rady szybciej. Robiliśmy testy, że pedałowałem jeszcze, bo mówią, weź wiosła jeszcze użyj, nie? Idziesz na łatwiznę. Dobra, dobra, sprawdziliśmy na ekosądzie. Nie, 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 nie. Tutaj jak się tak pedałuje, to 8. Poćwiczysz, poćwiczysz, będzie 10. Nie da rady, byś musieli śrubę wymienić na inną. Albo śruba, zobaczcie, śruba jest taka, jakby ją faktycznie zmienić na inny trochę profil, to może to by dało radę. Natomiast szybciej płynie do przodu niż do tyłu. Także on jest i tak, ta śruba jest na tyle fajnie wyprofilowana, że no naprawdę, pomyśleli też no o tym. No i naprawdę fajne, szybkie przełożenie. Tak, tak, tak. Live'ik nagrany. Gazetek parę wzięłem. Wiadomości wędkarskich. No i czas zmykać. Czas zmykać znowu nad nasze piękne morze. Dużo się działo, dużo ciekawych ludzi, dużo wywiadów. Aż mam zadyszkę. Tym razem mało czasu. Mimo wszystko, słuchajcie, mało tego czasu, mimo tego, że byliśmy tutaj od 10 do 16, czyli no taki cały dzień. Trzeba by było z dwa dni, żeby móc no pogadać sobie tak po prostu po ludzku, porozmawiać. Lecimy do domu. Cześć!